W dzisiejszym odcinku Ciekawostek Twardego Resetu zajmiemy się maszynami, których nie ma. A właściwie są, tylko ich twórcy robią wszystko, żeby je ukryć. Chodzi o konstrukcje wykorzystujące technologię stealth. Zbigniew Urbański, zapraszam. Stealth jest kojarzony głównie z samolotami, w tym jednym z najbardziej rozpoznawalnych, jakim jest F-117 Nighthawk. Ze względu na wrażliwość konstrukcji, inżynierowie od momentu wynalezienia radaru chcieli ukryć samoloty przed ich promieniami. W tym celu stosuje się poszycie pochłaniające promienie radarowe czy rozpraszające je. Stąd charakterystyczny kształt tego typu maszyn. Ale stealth to nie tylko chowanie się przed radarami, ale także przed każdym możliwym sposobem rozpoznania i wykrycia samolotu. Technologiami stealth są więc także wszystkie metody zmniejszenia śladu akustycznego czy termicznego, a także zapobiegające wykryciu wzrokowemu. Dlatego na przykład maszyny jak B-2 Spirit czy F-117 były pomalowane na czarno, ponieważ operowały w nocy. Jednak samoloty to tylko czubek góry lodowej. Technologia stealth jest szeroko używana w konstruowaniu okrętów wojennych. Jednym z najbardziej ekstremalnych przykładów był okręt Sea Shadow. Większość konstruktorów nie posuwa się aż tak daleko. No, w końcu ciężko całkowicie ukryć 100-metrowy niszczyciel. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby na ekranach radarów wyglądał jak rybacki kuter. Przykładem takiego okrętu są szwedzkie korwety rakietowe typu Visby czy francuskie fregaty Lafayette. Ukryć można także pojazdy lądowe. Zabiera się za to koncern BAE Systems. W tym wypadku głównie chodzi o ukrycie termiczne oraz wizualne. Może to zabrzmieć jak science fiction, ale Brytyjczycy z BAE niedawno zaprezentowali pelerynę niewidkę dla pojazdów pancernych, zdolną do ukrycia czołgu przed kamerami termowizyjnymi. Pewne rozwiązania stealth wykorzystuje także prototypowy polski czołg PL-01, tworzony przez Obrum. Jednak to nie jedyne doświadczenie Polaków w wykorzystaniu tej technologii. Pod koniec lat 80. zespół konstruktorów lotniczych PZL opracował projekt lekkiego samolotu wsparcia wojsk lądowych – PZL 230 Skorpion. Niestety, pomimo obiecujących wyników, projekt zakończył się na stworzeniu drewnianej makiety. Zawsze mogą zrobić z niej klocki. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.